Świat usłyszał po raz pierwszy mój głos w roku 1912. W roku, w którym zatonął Titanic. Pianista? Być może nasz nowy akompaniator. Ja jestem symbolem tych wszystkich, którzy marzą, ale zdecydowali, że jest nie wszystko jedno. Jak wam idzie? Doskonała muzyczna symbioza. Świetnie. Lubię symbiozę. Kiedy mój mąż Teodor umarł, to madame była moim jedynym przyjacielem. Ona nawet zaśpiewała na mszy za jego duszę. Boże, Kosme, czy coś się stało? A ten kurczak będzie na kolację? Nie, ona się tak relaksuje. Sinclair dawał jej wypowiedzenie 3 razy, ale ona nie zna angielskiego, więc nie wiedziała, co on mówi, została. Ja chciałam odczytać oświadczenie, tak zwane recitale madame Jenkins, to jest absolutna hańba. A co ja mam z tym zrobić? Proszę to wziąć. Ale ja nie chcę. Ale ja nalegam. Sinclair, zjedz to. Mam złamane serce. Tylko przez sekundkę, prawda? Zwarty i gotowy. Spięty i zdrętwiały, wystarczy. Do dzieła! Twórzmy historię! Duch walki, Dunkierka. Sinclair, to jest koncert. Ta! A nie wojna. Madame musi zaśpiewać Mozarta. Ale czasami trzeba żyć w realnym świecie. Bzdura. No zobacz, jaki ten świat realny jest przereklamowany. A, życie z głową w chmurach jest o wiele przyjemniejsze. Tak, przyjemne, ale nie zawsze praktyczne. Kosme.